Witamy. Witamy serdecznie. Patrzcie w kamerę. Patrzcie w kamerę. Zaczynamy przy naszym suto zastawionym stole. Może w ten sposób, bo są święta przecież. Także słuchajcie, moi drodzy, my mamy swoich 12 potraw, a nie, to nie są te święta. To jest najlepszy dowód na to, że telewizja kłamie. Tak naprawdę wcale nie jest godzina 8 wieczorem. 8 czy 22? O której to jest dodatków? Więc to ty możesz sobie żyć w dowolnej strefie czasowej, wiesz. To jest, wszystko jest nieprawdą. Sam wszystko ja dopiero wybrać. Wstałem, jest poranek, jestem niewyspany, on mnie obsobaczył, bo usnąłem w wannie jak ten. Wszystko źle. Wszystko tak źle. Jest. Ale dzisiaj wieczorem, oczywiście w ten poniedziałkowy wieczór, witamy was bardzo serdecznie. Zresztą ten program właściwie będzie dostępny też w internecie później, więc każdy sobie może o dowolnej godzinie to obejrzeć. Właściwie w piątek rano też może być dostępny, jakiś piątek. Wiadomo, że tęskniliście za nami. Przez 2 tygodnie był e-sport na naszej antenie, a teraz no, będzie ta fajniejsza część anteny, Polsat Games, nie? Zrobiłem minę. Ta nasza część. Powiedziałeś e-sport, to zrobiłem tak. Ten Faux Paux, czyli program, który jest wypełniony tego różnego rodzaju faux pas. Tego się nie wstydzimy i tego się nie boimy. Dzisiaj będziemy mieć taki odcinek specjalny. Czekaj, przepraszam, to jest najbezpieczniejszy program świata. Dwóch gości, ja chciałem powiedzieć dwóch wydawców, dwóch gości dzisiaj w programie. A ja właśnie chciałem powiedzieć, że to jest najbezpieczniejszy program świata w związku z tym. To wszystko możemy. Wszystko można się pomylić, wchodzi w konwencję. Dobrze, ja chciałem się tylko tak króciutko ciebie zapytać, co robiłeś w Wielkiej Brytanii? Piraciłem. Pojechałem do Rare, czyli do firmy, która zrobiła Sea of Thieves na zaproszenie Microsoftu i nie wygraliśmy turnieju, w którym można było wygrać padzika. A byliśmy tak blisko, czyli tak smuteczek. Blisko. Nie, oglądaliśmy to, co jest nowego w Sea of Thieves, czyli dodatek taki, powiedzmy, że z historią, tak? Taki bardziej narracyjny, to się nazywa Tall Tales i do tego jeszcze była sesja w arenę, czyli ten taki PvP. Ale będzie o tym więcej w materiale, bo nagrałem materiał, ale nie będzie taki śmieszny jak materiały Bartka, bo ja jestem nieśmieszny, a Bartek jest naturalnie śmieszny. To już za tydzień w naszym programie. Relacja, wywiad, Sea of Thieves, w końcu content dopłynął, jak to mówią złośliwcy, w końcu będzie robić można cokolwiek w tej grze oprócz pływania, tak? Mam rację? Zapraszam. Ja nie reaguję na takie prowokacje. Tadeusz Zieliński, Radek Nałęcz. Kłaniamy się w pas. On nadal nie rozumie konwencji nasz trollowania. Nasz wydawca, nasz głos, nasz on nie rozumie głos. Tego, co to znaczy trollować. Jak ja mówię w trakcie bumpera, to nie mówię tego dlatego, że nie powinno się, tylko dlatego właśnie, że nie... No, nieważne. Tadek ma doświadczenie w telewizji, przepracował tam lata, zęby zjadł na telewizji i wie, kiedy mówić, kiedy nie mówić. Tak czy inaczej, przejdźmy już do konkretu, ponieważ zbliża się Pyrkon, ale na tym Pyrkonie będzie bardzo dużo atrakcji dla tych, którzy kochają anime, dla tych, którzy kochają mangę, dla tych, którzy kochają na przykład Dragon Balla i dlatego też chcemy przywitać dzisiaj naszego gościa, pierwszego gościa programu Faux Paux, czyli Kamila Zuldzina-Kuśmierka, community manager. Jak się dowiedziałem, jest właściwie community manager w dwóch miejscach, czyli mamy Gundam Polska, ale mamy też Dragon Ball, więc to są jakby takie obszary i ta tematyka, która ciebie dotyczy, jest tobie szczególnie bliska. Ten nasz suto zostawiony stół to jest taki temat, do którego oczywiście się odniesiemy, ale ja chciałem w pierwszej kolejności, wiesz, zapytać cię o tę pasję. Kiedy to się rozpoczęło? Czy to się rozpoczęło 20 lat temu, czy później, anime? Albo wcześniej? No, o wiele wcześniej, wiadomo. A anime zacząłem oglądać, jak miałem 18 lat i tak świadomie. To późno strasznie. Późno, ale w pełni świadomie zacząć oglądać anime, bo to też trzeba przyjąć uwagę, że wcześniej były Pokémony, Czarodziejka z Księżyca, właśnie Dragon Ball. I to tak nie oglądało się tak świadomie, że to jest na pewno z anime, że to na pewno jest to z Japonii. Dopiero jak miałem 18 lat, dopiero zacząłem stwierdzać, że to jednak to nie jest do końca takie europejskie, tylko to jest jednak gdzieś z daleko wschodu, z Japonii, więc szukamy skąd to jest. Więc jak zacząłem szukać, no okazało się, że tego jest o wiele, wiele więcej, że temat jest bardzo obszerny. Z serii wychodzi w każdym sezonie po 20, po 25 nowych seriali, tak? Dużo tego. I oglądasz wszystko?
Nie, wszystko wybiór. Ja kiedyś byłem, pamiętam, że są takie strony, gdzie można sobie sprawdzić, ile się obejrzało anime. My anime list. Tak. Takie kanterki, to jest przerażające. A z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że ja mam tam te 1400 godzin w PUBG, to sobie myślę, że takie przerażające nie jest. A to są chińskie bajki, przepraszam. Ja właśnie mam to chciałem zapytać. To są chińskie bajki, tu nie ma. Że generalnie złośliwcy mówią, że chińskie bajki, tak, że to jest anime, natomiast no, prawda jest zupełnie inna i właściwie no, jest to bardzo istotny element popkultury. I komiksy, i filmy, i gry, to wszystko się ze sobą przenika, zazębia i właściwie jakbyśmy chcieli, to moglibyśmy 24-godzinny kanał otworzyć na ten temat. Anime Menlash nie jest? Spot i 24. U nas jest anime, jak najbardziej polecamy. Jest na przykład Dragon Ball, jest One Piece, jest My Hero Academia, jest wiele różnych ciekawych produkcji, więc odsyłamy, zachęcamy, nie? Żeby śledzić ramówkę Polsat Games. I te laleczki, laleczki są tam. Przy okazji. Natomiast no, pewnie teraz jest łatwiej niż wtedy, kiedy ty się zainteresowałeś w ogóle tematem. Raz z racji wieku i też z racji dostępności. Dostępność to jest najważniejsza rzecz w tej chwili, jakim był problemem w Polsce. Zaczynało to kiedyś, dawno temu, to gdzieś na VHS-ach ktoś tam miał z Niemiec nagrane jakieś Evangeliona na przykład i wielki szał, przegrywanie z kasety na kasetę, to jeździło po Polsce. Dzisiaj chodzi do internetu, masz serwisy streamingowe, kupujesz, oglądasz sobie co chcesz, kiedy chcesz. To jest postęp i korzystajmy z niego. Mamy do tego dostęp. Tak samo właśnie jeśli chodzi o figurki. Kiedyś, jak ktoś ma figurkę, to było, Jezus, skąd to masz? Ktoś musiał z twoich znajomych być w Japonii, żeby ci to przywieźć. Dzisiaj a już teraz mamy pierwszy lepszy konwent Amino Mango? Tak, i Amino Mango. Uwielbiam to stwierdzenie. Mango Amino, tak. Moja ulubiona zupa. Ale jest to dostępne. Możemy spokojnie wejść do internetu, kupić sobie, zamówić zostawą do domu. Co tego problemu? Jedziemy na konwent, a konwentów mamy w Polsce bardzo dużo. To jest fenomen w Polsce, jeśli chodzi o konwenty. No właśnie, bo polska scena, jak już powiedzieliśmy, Amino Mango, zdaje się, że mocna bardzo jest. Oj, bardzo tak, jest mocna. Mamy bardzo dużo konwentów. W tej chwili już bardziej ksuwają się konwenty multifandomowe, gdzie jednak są i fantastyka z mango, ale zawsze ta manga anime jest w prawie każdym konwencie. A mamy konwentów prawie co tydzień jest nowy konwent. Gdzieś w Polsce odbywa się konwent, mniejszy bądź większy. Czy to na 500 osób, czy to na 40 tysięcy osób, jak Fyrkon, tak? Mhm. Ale zawsze gdzieś się odbywa konwent. Prawda jest taka, że jeśli bym wziął kalendarz, to byłoby mi trudno znaleźć weekend bez konwentu w Polsce. No to teraz w takim razie płynnie możemy przejść do tematu konwentów. Tak, nie? Tego festiwalu fantastyki, jednego z największych właściwie, tak, który odbywa się w naszym kraju, chociaż pojawiają się jakieś od czasu do czasu konkurencyjne imprezy, które starają się odebrać w jakiś sposób palmę pierwszeństwa, ale wydaje mi się, że Pyrkon to jest jednak ta najmocniejsza marka. Jest najbardziej ikoniczny, a jest bardzo dobre stwierdzenie, to jest Pyrkon miejscem spotkań. To jest najlepsze, co można powiedzieć o tym konwencie, gdyż każdy, mówimy, ktoś, kto siedzi głębiej w jakimś fandomie, czy to fantastyka, czy to gaming, czy właśnie manga anime, wie, że Pyrkon to jest to miejsce, w którym przyjadą wszyscy. Wszyscy moi znajomi z internetu będą tam przyjadą. Tak? Mam kolegę z Krakowa, ciężko nam się spotkać, ale on idzie na Pyrkon. Ja też będę na Pyrkonie. Wow, spotkamy się. I bardzo dużo ludzi, na przykład, którzy grają jakieś gry MMO. Kooperacyjne. Tak jak LOL, na przykład, oni na przykład mają swoje drużyny, które są z całej Polski i na przykład Pyrkon to jest idealny moment, żebyśmy przyjechali. Właśnie nie miałem nigdy akurat takiego odczucia, znaczy, bo ja jeżdżę po takich eventach i to bardzo dużo. Zdarzało się być na Pyrkonie też parę razy. I prowadzić pewnie tobie się zdarzało. Na Pyrkonie akurat nie. Mhm. Jak raz nic nie, nigdy nie prowadziłem. Także to jest tutaj propozycja nie, dla organizatorów. Chyba się raz... jest prowadzący. Chyba się raz zdarzyło. To jest Poznań, to tam może być, wiesz, tam dużo różnych eventów jest. Natomiast właśnie miałem wrażenie, że ten nacisk jednak nie jest na giereczki i że te gry tam na Pyrkonie są bardzo nieobecne w sumie. Nie masz takiego wrażenia, że jednak na tle tego, co tam się dzieje, bo to jest dla mnie przede wszystkim gigantyczny event fanów fantastyki. Tak. To w ogóle, co jest urzekające w Pyrkonie... Znaczy, używam słowa fantastyka w tej chwili, bo on zaczyna jako fantastyka, popkulturowa to jest wiele lepsze słowo w tej chwili, to jest cały czas fantastyka. Mamy już tam tak ogromny, duży... Fantastyka, Marvel, fantastyka. To wszystko są te laleczki, fantastyka. To tam możemy, no, się, no, możemy sobie tak uprościć. Popkultura, nie, to jest poważna sprawa. Tutaj Lara Croft, prawda, tu tancereczka z Księżyca. No nie dokładnie. Tancereczka z Księżyca. To są chińskie laleczki.
chiński. No nie chiński, no część może tak, ale nie chiński. I to jest fantastyka. Ale wracając właśnie, to co mnie zawsze urzekało, to jest akurat to, że to jest nieprawdopodobnie inkluzywna impreza. I niezależnie od tego, czy tych giereczek jest tam dużo, czy nie, ja mówię, ja akurat mam wrażenie, że to jest przede wszystkim, ten nacisk jest gdzie indziej. Tak. I to jest też fajne, że to nie jest zdominowane przez gry, tak jak wszystkie inne eventy w Polsce, które zwykle są głównie giereczkowe, przynajmniej te takie większe. Że to jest impreza, w której nikt nigdy się nie czuje wykluczony, bo wszyscy są przebrani. Każdy ma swoje miejsce, a też spójrz na to jako kogoś, kto chce poznać to miejsce. Przychodzisz w takie miejsce i widzisz wszystko. Możesz odwiedzić ogromnej ilości stoisk, będą mieli wszystko, co zapragniesz, jeśli chodzi o fanty, od figurek, przez jakieś koszulki, dowolne rzeczy, ale to na przykład jest strefa fantastycznych inicjatyw. Tam możesz zobaczyć sobie grupy, które będą robiły, nie wiem, postapokaliptyczne samochody. Reko, tak. Ale właśnie, nie, właśnie reko. Postapokaliptyczne. Tak, więc tego jest. Mamy na przykład, będzie zlot fanów Dragon Balla, którym właśnie mamy przyjemność też pomagać. Więc przyjedzie dużo ludzi w przebraniach i będą razem spędzać czas, gdzie tak naprawdę mogli to robić w internecie, tak? Fajnie się w internecie spędza czas, ale to jest całkowicie co innego, jak widzisz człowieka na żywo i masz z nim okazję porozmawiać, przespacerować się nawet i właśnie w tym czasie zobaczyć na przykład cosplaye z Lola, których będzie na pewno dużo, zobaczyć sobie na salę planszówkową, zobaczyć jak nagle naraz w planszówki gra setki osób, jeśli nie tysiące osób naraz, bo sala będzie ogromna od planszówek. Troszeczkę coś takiego jak ten, jak na Dreamhacku jest takie słynne zdjęcie z Dreamhacka. Dreamhack to jest największa LAN party na świecie. I tam jest takie zdjęcie z hali, która jest wypełniona tysiącem komputerów, przy których siedzą te nerdziki, tam nasuwają. Disuję. Ale słuchajcie, powiem wam jedno, że z Kamilem można właściwie o przeszłości Pyrkona jak najbardziej pogadać, bo ty byłeś też zaangażowany w organizację tego festiwalu, więc widziałeś, jak to się zmieniało i też rozmawialiśmy sobie przed wejściem do studia, jak się zmieniało również wśród samych mieszkańców Poznania, patrzenie na nastawienie fantastyki, na cosplay, na przykład słynne Sebiksy, które nagle musiały zmierzyć się z tym, że po ulicach ich ukochanego miasta chodzi banda elfów. I co z tym zrobić? Także wiesz, z przykuca należało wystartować, ale prawda? To jest fakt, że w czasie Pyrkonu odbyło się wiele sesji fotograficznych, ale jakby na miejscu targów jest jakby mniej okazji, ludzie się dużo kręcą, więc cosplayerzy wychodzą bardzo daleko, na przykład do parków. No to. I tam są piękne sezyciowe, ale właśnie. I nagle spotykamy to, że oni wychodzą nagle z tej strefy, gdzie jest Pyrkon, gdzie wszyscy wiedzą, o co chodzi, nagle do ludzi, którzy nie wiedzą nic. Do otwartego świata. I jest problem, tak? I nagle idzie właśnie, jak mówiliśmy, elfka albo jakaś postać z anime, która no troszkę, przyjmijmy, nie wiem, ma jakiś dziwny pancerz albo coś. Albo jest trochę bardziej tutaj wygogolona, prawda? Tak. I nagle jest, co się dzieje, tak? Co się dzieje? Jest tysiąc pytań, a nie ma żadnej podstawy, żeby do czegokolwiek się odnieść. Więc, ale już dzisiaj się przyzwyczaili. Poznanie się już przyzwyczaił do tego. Trzyma kciuki, prawda? Sebiksy zaczęły pomagać przy organizacji w tym sensie, że nie przeszkadzają. Nie przeszkadzają. Ale znaczy akceptują, pokochali to taką miłością, prawda? No co Poznanie po prostu stwierdził, to jest... Nie krywajmy, że to jest w tej chwili największy event na mapie Polski, więc sam Poznań zyskuje ogromnie Ile dużo. Ile osób odwiedza? Właśnie liczby, jakieś konkretne. Grubo ponad 40 tysięcy. No to nie jest największy. IEM większy. To jest nie do końca A to właśnie konwent. Widzisz, to nie jest konwent, dokładnie. Tak, to jest dokładnie, to, co mówiłem, że IEM jest jednak imprezą stricte targową i większość tych imprez tak, to jest targowa. To właśnie jest... nie nazywamy tego, te konwenty jednak kojarzą się z tym, że mamy ogromną ilość prelekcji, bo to jest głównym elementem konwentowym, że są prelekcje. A na Pyrkonie jest chyba w tej chwili będzie ponad 16 sal prelekcyjnych, z tego co pamiętam, na których będą przez cały czas trwania targów odbywały się prelekcje, gdzie będą ludzie spotykali się, rozmawiali na tematy, które ich interesują i to od hardkorowej fantastyki, gdzie będą rozmawiać o Lemie, do takich absurdalnych rzeczy jak... To jest kolejne płynne przejście, bo teraz ja muszę posłuchać troszeczkę więcej o tym, o Dragon Ballu. I o zlocie Dragon Balla. Generalnie o temacie. Ale wiesz, że też będzie duże stoisko, że na tym stoisku będzie również ekipa Polsat Games, że tam będziemy się kręcić, że będziemy robić relacje, które też będzie można zobaczyć w tym programie potem. Także to wszystko się zazębia tutaj. Bo u nas są chińskie bajki. Tak, jest u nas anime, zdecydowanie. I to de facto macie jeden z najlepszych tytułów, najbardziej ikonicznych tytułów. Twoje ulubione anime poza Dragon Ballem. Dragon Ball? Tengen Toppen Gurren Lagann. Tengen Toppen Gurren Lagann. To jest moja miłość. Dlaczego nie Bleach? Dlaczego nie Bleach?
Bo ja jestem kaznodzieją Bleacha i uważam, że to jest absolutnie najlepsze anime i nie rozumiem ludzi, którzy uważają inaczej. A czyli uwielbiam walki z Bleacha, bo jeśli chodzi o animację, walki jest super, ale fabularnie nie zachwycił mnie niczym. Po co myśmy go zaprosili? Bo ja chciałem posłuchać Dragon Ballu, a nie Dragon Ballu, wiesz, po prostu. Ale to Dragon Ball lepszy. Może dlatego, wiesz? Ale Bleacha też ma. Tutaj Dragon Ballu więcej krzyczą, okej? Okay? Więc jest lepszy. Konkurs na okrzyk. Także można spokojnie zrobić. Ale zlot fanów, jak to wytłumaczyć? Jak o tym opowiedzieć? Jak ktoś, kto się tym nie interesuje, może to sobie wyobrazić? Jakby sobie to wyobrazić? Może po prostu siedzisz w domu, tak? Spędzasz czas, a interesujesz się czymś. Chciałbyś porozmawiać z kimś? Na pewno. Masz internet. Super sprawa. No ale no jednak jest sucha rozmowa przez internet, tak? Piszemy jakieś posty na forum, czy na grupach na Facebooku. Nadal patrzysz w ten ekran cały czas. No i nagle pojawia się okazja, żeby przyjechać na taki pyrkon, spotkać tych ludzi fizycznie, przebrać się w kostium i na przykład przyjść do naszego stoiska i kupić figurkę prosto sprowadzoną z Japonii. Dostajesz to od razu, do ręki. Masz to teraz, natychmiast jesteś wśród tłumu. To jest całkowicie inne odczucie niż kolejny post na forum. I potem okazuje, że ta ból masz, którą się gada. Przybierałem swój kostium? Znaczy ogólnie swojego czasu bardzo mocno siedziałem w cosplayu, teraz troszkę odpuściłem, ale z sukcesami miałem swoje zabawy cosplayerskie. Czyli były nagrody. Potem się okazuje... Tak, w 2013 roku na Pyrkonie... Maskaradę? Tak, maskaradę za strój własny, bo ja siedzę w strojach postapokaliptycznych właśnie. Aha, czyli ta falloutowa. Potem mówię, okazuje się, że ta Bulma tak naprawdę ma na imię Tomek. I wygląda troszkę inaczej niż na tych zdjęciach. Jest rozczarowanko. Ale strój jest ładny. Ale strój jest ładny. Doceniajmy koszt wytworzenia takiego kostiumu, szyka, tak. Stworzenia czegoś takiego. Bo to się jakby też różnicuje w samym środowisku. Rzeczy kupne i rzeczy zrobione przez własnoręcznie. Nie, to prawda? Nie jest w ogóle... A nie, to już to się rozmywa. Się. Tak, jak najbardziej kupne z kostium są super. Ale wiadomo, że takim kostium nie wystąpisz w konkursie. No, dlatego zmierzam. Tak, więc jakby już kiedyś była to. Wydaje mi się, że to jest różnica pomiędzy przebieraniem się w kostiumy a cosplayem. To jest jednak tak. Dokładnie to, tak? Że cosplayer jednak robi swoje kostiumy, a zwykły człowiek kupuje sobie ubranko, w które się przebiera. Na ale takiej zasadzie... też dużo osób ma bardzo proste kostiumy, które naprawdę polegają na tylko i wyłącznie ubraniu odpowiednich kolorystycznie ciuchów i na przykład peruki. Ale nadal jest bardzo ładny cosplay. Co? Insta. Insta cosplay, ale są one też bardzo fajne. To lekki makijaż i super ekstra wychodzą. Te sam... laleczki, bo one są kolorowe i ładne. Powiele one? Powiele one. A, zależy. Zależy, jak zależy dokładnie. Zależy od serii, pani. Tak? Zależy, kto pyta. Zależy od serii. Tak? Najlepiej przyjść do nas na stoisko, samemu zobaczyć, bo ceny wahają się od bardzo różnych. Nie, no właśnie. To jest, jaki to jest przedział? Czy to jest przedział od 200 do 20 tysięcy? Czy to jest przedział od 50 do 50 dostaniemy już 50 figurki 000. Za 50-60 zł, ale możemy też wystawić figurkę za 1250. Ale to też jest pasja, zbieranie, kolekcjonowanie. Tak. I oczywiście są też egzemplarze, które osiągają bardzo kosmiczne ceny. Po parę tysięcy, tak? Złotówek, tylko euro na przykład, tak? Tak, bardzo dużo część figurek dostaje tylko jedną edycję. Wychodzą tylko jako jeden rzut i nigdy więcej nie dostają reedycji. Więc one po pewnym czasie zyskują na ogromne wartości. Tym bardziej seria jest popularna. Zwłaszcza jak się nie wyjmuje ich z pudełka też. O tak. Jeśli nie jest wyjęte z pudełka. Tak. Never taken out of the box. Ale to potrafi zdublować cenę. Wiem, to jest też jakaś twoja. Dlatego na przykład, trzymam jeszcze tam jednego ludka. To jest taki też twój konik, być może masz tam jakieś asy w rękawie, jeżeli chodzi o te jakieś wersje kolekcjonerskie u siebie w domu, gdzieś tam schowane, zbierasz, mam, kolekcjonujesz? Tak. Znaczy ja wystawiam je wszystko, jak sobie na nie patrzę codziennie, ale tak, na przykład mam wydano z okazji wydania filmu kinowego Pęgora Lagana, kupiłem sobie po prostu zestaw robotów, które są specjalnie pod tą serię stuningowane i mają lepszy laker położony. I one automatycznie są, były wydane tylko raz. Zapłacone za nie, sprowadziłem sobie z Japonii, ale już wiem, że nigdy więcej one nie wyjdą. I pewnie się niektórzy widzowie mogą zastanawiać, co ten gość robi w życiu? Czy to jest jego właśnie takie już podstawowe zajęcie? No, faktycznie, czy to jest taka pasja, którą trzeba uzupełnić jeszcze dodatkowym, jakimś takim bardziej prawilnym zawodem? Nie, no, normalnie pracuję normalnie zawodowo, więc, ale to jest to, na co chcę wydać pieniądze. A da się robić, zrobić z tego życie w tym momencie? No, próbuję. Dobrze, ale czy są już ludzie, którzy już w tym momencie można powiedzieć, że żyją dokładnie z czegoś takiego, tak jakby z ogarniania community, z
Tak. Wszystkiego z tym związanego. W innych filmach tak, ale to bardziej jeśli chodzi w kierunku komiksów, typu Marvel, DC. Tam o, już, to nie pytam, o to wiadomo. Tak, na przykład, powiedzmy, na przykład firmę Hasbro, tak, ona już ma pęże. My tutaj, sam firma Bandai już tak działa. Jest ogromną firmą, jest jedną z największych firm w Japonii. Mają prawie wszystkie licencje na najważniejsze tytuły i tam to już jest na ogromną skalę. Teraz my próbujemy to tutaj przyciągnąć do Polski. Chcemy pokazać, że to jest, że jest to dostępne od zaraz tutaj. I nie trzeba tego nie trzeba specjalnie z Japonii ściągać, tylko po prostu idziesz do sklepu i kupujesz. I to jest coś, co chcemy tutaj pokazać. Trwało to przynajmniej 20 lat, jeżeli chodzi o nasz kraj, tak kierując się tym wyznacznikiem Dragon Balla, bo rozmawialiśmy, że oczywiście seria jest starsza, ale 20-lecie w Polsce numeru kawaii mija. No tak, to już 20 lat. Zobaczcie, anime kojarzy nam się, wiadomo, z tą Japonią, ale to zawsze gdzieś tam u nas było. Gdzieś w telewizji, gdzieś to zawsze leciało, tak? Ja się wychowywałem na załodze G. Tak? Gdzieś tam na satelicie można było złapać, tak? Generał, Jataman. Nie. To są czasy, kiedy ja już byłem dorosłym człowiekiem, proszę cię. Mówię, załoga G, tak? Ale nie, właśnie więc to wszystko było, tak? Simba Biały Lew. To jest takich bardzo starych... No, jak ktoś się spojrzy tak naprawdę, to Pszczółka Maja to jest anime. Tak, i Muminki. I Muminki, tak samo. Te Muminki animkowe, to nie mówmy o nich. Więcej były Polska, była polska wersja, była dużo lepsza. Ja ale jest produkowane dla TV Tokio, ale, więc tak, to anime. Dokończę jakby ten wątek, czyli tak przeciętnie ten fan już jest, można powiedzieć, że jest albo 30-letnim facetem, albo 30-letnim i uczy swoje dzieci teraz, kobietą, jakie to było wspaniałe. I w końcu ma portfel zasobny i może wydawać na te wszystkie przyjemności pieniądze. Ale zobacz, wychowaliśmy się na Dragon Ballu. Na tej całej idei siły, tak, dążenia do doskonałości, do tego, że są przyjaciele, którzy ci zawsze pomogą, do tego, że musisz pracować, tak, że musisz dużo krzyczeć, jak coś się dzieje, ale że przyjaciele ci pomogą, że musisz, żeby ich uratować, musisz starać się cały czas. To są wartości, to są fajne wartości. A potem dorastasz, kurczę, wychodzisz na ulicę i dostajesz tak mokrą szmatą od rzeczywistości i się okazuje, chyba że ty. Niestety nie. Ale zaraz, teraz masz ojca, który na tym się wychował i teraz może to pokazać swojemu synowi. To jest super. Ostatnio... I kupi mu taką figurkę i razem z nim się bawi. Pomyśl sobie, no, mamy teraz takie figurki. One są do składania, tak? Są w pełni ruchome, tak jak mamy z serii Dragon Starsów. To są akcje figurki. I tym można się po prostu bawić z dzieckiem. No, ja wszedłem ze swoim własnym synem w etap Pokemonów, także jestem już na tej drodze, że przerabiam to. I wychodzą nowe serie, nowe wersje, więc jest będzie tego materiału bardzo sporo. To będzie trzeba podwyżkę dla ciebie. To ja w takim razie wnioskuję, szanowna dyrekcjo, parę złotych podwyżeczka więcej, dla day, Radzia. A ja mam jeszcze jedno ostatnie pytanie. Proszę. Jedno ostatnie pytanie, bo jeszcze mamy 30 sekund, teraz to już 20 sekund. Dragon Ball Abridged, bo już żeśmy troszeczkę o tym powiedzieli. Dragon Ball Abridged. No, kochasz? No, to oczywiście, że tak, ale to jest jedyny symbol na to, jak popularna jest ta seria. Że... Tak zwane derivative art, czyli taka sztuka, która powstaje na podstawie czegoś. Tak. To no, no szybko wam wytłumaczymy. Dragon Ball Z Abridged to jest taka seria na YouTubie, która generalnie wycina z Dragon Balla wszystko, co niepotrzebne, tak? Zostawia główny core historii, tą główny rdzeń, a do tego robi jakieś strasznie głupie i śmieszne teksty. Polecamy serdecznie. Mm-hmm. Kamil Zuldzin. Kuśmierek, tak, community manager. Tak, dokładnie. Powiem tak, żeby było oczywiście od A do Z, czyli Kandam Polska i Dragon Ball Polska był naszym gościem. A ja bym chciał jeszcze zaprosić serdecznie na Pyrkon do bloku 5, do wystawców, a gdzie będzie nasze stoisko, bardzo duże i obszerne, gdzie będziemy zobaczyć te figurki i jeszcze wiele więcej. No i oczywiście to zakupić, jeśli ktoś będzie chciał. Tak. A ja w takim razie przypomnę, że 26, 27, 28 Poznań, Pyrkon, oczywiście kwietnia, to już teraz właściwie, więc będziemy rezerwujcie tam sobie wolny weekend. Będziemy. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. A my z kolei w naszym radosnym programie, gdzie uprawiamy naszą radosną telewizyjną twórczość, czyli w programie Fauks Pauks, polecamy oczywiście kolejny wywiad, który już za chwilę po krótkiej przerwie. Czy ty mi... No właśnie, no, ci zabrałem chleb. Czekaj, ale chciałem powiedzieć, chleb że Graf będzie u nas, że będziemy mówić o Grafenie. Będziemy mówili o Grafenie i o mini Krafcie, ale to wszystko, uwaga, po przerwie reklamowej, na którą serdecznie zapraszam was po raz kolejny w Życiu Piąty.
kicking back old school trash like damn. Can't get enough of this mode, like I don't even know where I am. Ooh baby, get hyped to the beat, let's go, cause this is our jam. This is our jam. Let's go. Let me break it down right quick for my haters, my dictators and bad raiders. Since you never seem to get it right no more, then right no more. Kick back your feet and watch your back from perpetrators. My game's strong in my Range Rover. I got the blackjack juice and my racks off the roof. And you see the SUV rolling up next to me, old enough to take you over Sesame. Remember, back when I was a kid, all I did was stroll back from the cold over Southbridge. My mama told me do 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 no entiendo. All I ever heard was noise over my Nintendo. But when you get the chance to go up in this life, make sure that you take it, never ever think twice, yeah. And if you wanna get higher, pick up the mic and get to rapping, cause you're never getting higher. Yeah, in the front row kicking back old school trash like damn. Can't get enough of this mode, like I don't even know where I am. Ooh baby, get hyped to the beat, let's go, cause this is our jam. This is our jam. Ooh, yeah. In the front row kicking back old school trash like damn. Can't get enough of this mode, like I don't even know where I am. Ooh baby, get hyped to the beat, let's go, cause this is our jam. This is our jam. Ooh. When I reminisce over you, my lordy, rest to make way for my newfound shorty. Check in the mic for ligaments while I reckon. Same time came out the womb while recording. All I ever did was make jokes out of suckers. Told them about the life that I live, mad ruckus. But if you never seen a grown man rock jewelry like me, jealousy be coming over you, then you bite me. All these other people, they be cooling just like me. Talking about the homies and unusually right me. Yeah, my crew is off the roof, and I told her not to brag about the crew. Even though it's new, yeah, even though it's new. Yeah, in the front row kicking back old school trash like damn. Can't get enough of this mode, like I don't even know where I am. Ooh baby, get hyped to the beat, let's go, cause this is our jam. This is our jam. Przypominamy. Święta. Święta. Drugi dzień telewizja świąt, lany poniedziałek. Rano, ja dopiero wstałem. Nie, dobre, nie, jest wieczór. Jest wieczór, wieczór i jest przecież... z nami gra. Tak jest z nami gra, czyli rozmowa o grafenie. Ha, taki śmieszny żart, wiesz, taki bardzo, bardzo śmieszny żart. To będzie strasznie sucha rozmowa, wiesz o tym. No bo już ustaliłeś taki poziom, lany że już... poniedziałek, to musi być trochę, wiesz, dla równowagi. Żeby było co tak, żeby wysłyszyło. Bo jest lany poniedziałek, przypominam, 22 dzień kwietnia. Ty grałeś w Minecrafta, w Minecrafta? Grałem. Grałeś? Grałem w Minecrafta, zaskoczyłem cię. Tak.
Ale do momentu pojawienia się pierwszego duszka. To dlatego, że dziecko, czy dlatego, że chciałeś tak sobie sam to zrobić? Dlatego, że dziecko, szczerze mówiąc. Ale dzisiaj będziemy w sumie troszeczkę odkłamywać tę rzeczywistość, bo... Będzie odkłamywał, ten będzie odkłamywał, no. Dla mnie jest to fascynujące, bo spotkałem się z kilkoma osobami, przygotowując się do odcinka, które wezmą udział w turnieju MCS League. Wszystkie miały więcej niż 13 lat? Tak, zdecydowanie. I faktycznie wychodzi na to, że to nie jest gra dla dzieci. Ale to jest gra dla wszystkich. To jest gra dla wszystkich, prawda? I dla, wiesz, małego, i dla dużego. I dla dzieci. Pięciolatka, i dla 99-latka. Ja będę dzisiaj... Panie kochany. Także jest szansa. Ty będziesz dobrym creeperem, a ja będę złym creeperem. Tak jest. Natomiast no, historia jest wyjątkowa, bo to będzie pierwszy tego rodzaju turniej faktycznie rozgrywany w Polsce. Niby taki oczywisty pomysł, żeby to zorganizować, ale do tej pory gdzieś tam brakowało być może pary, żeby się zebrać i po prostu zrobić coś takiego, co jest już e-sportem, co jest turniejem i co jeszcze będzie zajmowało właściwie, czy wypełni cały Torwar. Bo MCS League to jest historia, która się wydarzy 27 kwietnia na Torwarze w Warszawie i tam będzie można między innymi naszego gościa spotkać. Ale jak to będzie wyglądało, to może organizator tej imprezy teraz nam opowie, czyli Tomasz Cichocki. Stworzenie wydarzenia e-sportowego na najwyższym poziomie. Brakowało właśnie tego e-sportowego ducha, gdzie na żywo jest rywalizacja, są kibice, jest hala i to wszystko żyje. Chcemy z tego zrobić wydarzenie o międzynarodowej randze, które nie tylko będzie rozgrywane w Polsce, lecz również w krajach, w których no, będzie przede wszystkim potencjał na tego typu rozgrywki. Zaprosiliśmy do udziału najbardziej znanych polskich youtuberów, aby stworzyli drużyny e-sportowe. I youtuberzy będą rywalizować w popularnym trybie Bed Wars. Natomiast też chcieliśmy się otworzyć na graczy takich normalnych, których można spotkać przede wszystkim na serwerach. I tutaj do współpracy zaprosiliśmy najbardziej znane polskie gildie, czy też serwery, które tworzą drużyny i tam będzie rywalizacja w trybie UHC. Poza turniejami, które się odbędą na głównej hali, na miejscu będzie też możliwość uzyskania autografów, czy też zrobienia selfie z ulubionymi gwiazdami, youtuberami w strefie Meet & Greet. Poza tym będzie też konkurs cosplay, będzie strefa Free to Play z komputerami, na których będzie można pograć już na miejscu, na żywo. Będzie to, można powiedzieć, największy zlot fanów Minecrafta w Polsce, jaki do tej pory się odbył. Jeszcze takiego wydarzenia stricte Minecraftowego nie było. To będzie takim właśnie też kluczowym momentem. Będzie można się przede wszystkim spotkać w końcu na żywo i poznać. MCS League, turniej gier minecraftowych. Minecraft. Ja tutaj postawię kropkę, bo Tadeusz chciał coś bardzo mocno powiedzieć. Przypomnij, ile masz lat? Przepraszam, nie mogę. 21? Prawie jak 12 tylko tam. To coś może się... Nie, ja nie będę... Ja jestem dobrym policjantem. Tam się creeperem. Buduje na szybkość? Są takie tryby. Czyli szybciej wybuduje wieżę? Są takie tryby gry, ale bardziej się skupiamy na trybach gry, gdzie chodzi o walkę pomiędzy graczami. Nie lepiej zagrać w PUBG, jak dorośli ludzie? W PUBG, jeżeli chyba, że jakaś aktualizacja nowa była, nie da się zmieniać terenu aktywnie. Dobry jest, ja? A jaki pocisk? Jest przygotowany. O, wiesz, chyba, jest, wiesz. Jest przygotowany. Może była jakaś aktualizacja, nie wiem, nie znam się. Słuchaj, nie grałem w PUBG, generalnie ja nie grałem wygląda w Minecrafta. Tak, że moim zdaniem najlepiej jest to wytłumaczyć na przykładzie tej imprezy, tak? Czyli będą dwa tryby gry. Jeden tryb dla youtuberów, a drugi typ dla hardkorowców. To jest w ogóle pierwsze rozgraniczenie. Ultra hardcore. One się mod, trochę tak? pokrywają, bo są youtuberzy, co grają w turnieju UHC, który jest tak nazwany przez organizatora dla profesjonalistów, a są też ludzie, którzy mają trochę mniej subskrypcji, może są nie tyle znani, ale są bardzo dobrymi graczami w właśnie turnieju Bed Wars. To ty jesteś w tej grupie, która się dostała za to, że ma dużo subów, czy dlatego, że umiesz grać? Dlatego, przepraszam, Graf, ja cię będę dzisiaj cisnął strasznie. No kolega ma dużo subów. Ja też mam trochę tamtych subów. Na plecach kolegi się tam dostałeś. W plecaku siedzę, tak można powiedzieć. Coś można zawsze, tak. No,
Co, można? Można, znaczy, oczywiście. My też jesteśmy najlepszym przykładem tego, prawda? Ja na przykład na plecach Radka jeden tutaj drugiego gdzieś tam ciągnie za uszy, i wspiera. No, o to właśnie chodzi, to jest normalne życie. Natomiast tak, Bed Wars to faktycznie jest wojny łóżek, tak to można przetłumaczyć? Troszeczkę tak. Chodzi o to, że w Minecrafcie normalnie dodali możliwość zmieniania miejsca, w którym się odradzasz, kiedy umrzesz. Zrobili to poprzez łóżko. Możesz pójść spać w łóżku i potem się odradzasz obok swojego łóżka, jeżeli cię ktoś zabije. Więc jakby łóżko w grze wszyscy kojarzą, że ono symbolizuje respawn. Więc na Bedwarsach masz łóżko swoje w bazie i póki to łóżko stoi, możesz się odradzać, kiedy umrzesz. I celem gry jest zniszczenie łóżek przeciwników i potem jeszcze po zniszczeniu łóżka trzeba ich wyeliminować i ostatnia drużyna wygrywa. Błagam, zróbmy z tego klipa. Z tego to musi być zrobiony klip. Celem jest zniszczenie łóżek przeciwników. Tak jest. I to jest ten tryb Bed Wars, ale ten drugi tryb czym się różni? Czyli UHC. Ultra hardcore, czyli UHC, to jest troszeczkę Battle Royale, tylko wyszedł kompletnie inaczej niż te wszystkie Battle Royale znane dzisiaj, bo to bardziej wyszło od kątu Igrzysk Śmierci nawet. To się zaczęło jako facet youtuber amerykański, który po prostu powiedział, ja chcę sobie utrudnić rozgrywkę i powiedzmy z kolegami zabijemy smoka, czyli ostatniego bossa w Minecrafcie, bez regeneracji życia i tylko będziemy wszyscy mieli jedno życie. I potem powiedzieli, ale co jeżeli byśmy zmienili cel? Zamiast zabić smoka, powiedzmy, że my się będziemy zabijać nawzajem. Ostatnia osoba wygrywa. I z tego się wziął Mindcrack Ultra Hardcore, bo tak się nazywała ich grupa youtuberska. I potem serwery zaczęły brać ten pomysł, bo to było bardzo popularne na YouTubie. I to jest tryb gry, który mamy dzisiaj. Czyli zaczyna się granica, która się zmniejsza progresywnie. W którym to było roku tak mniej więcej? To tak... 2012. 12, czyli dokładnie w tym samym momencie, kiedy DayZ to robiło. Ostatnio była 7. rocznica, jak to się, albo niedługo nie, będzie. Bo ja próbuję ustalić, która gra była pierwszą grą, która wprowadziła tak bardziej mainstreamowo Battle Royale, tak? Battle Royale tak, jako to tryb rozwiązanie. I że Minecraft, przepraszam, muszę być twardy, że Minecraft to zrobił, to ja wiedziałem, że tam był ten tryb Battle Royale i że był bardzo popularny właśnie Hunger Gamesy, ale zawsze i dalej uważam, nie pamiętasz, która to była połowa roku? To była pierwsza. Pierwsza to mówię, że to był marzec-kwiecień. Marzec-kwiecień, dobra, to pamiętam dokładnie. To w takim razie zrobili to dosłownie 3 miesiące przed DayZ. Szacunek. Czyli co, jest szacun? Szacunek do Minecrafta. Czyli... Mały, bo jest... to jednak gra dla 12-latków. W ogóle, żeby 12-latki się zabijały. Jest małe zwycięstwo. To jest kwestia, czy Tadeusz się to, co oni grali na początku. Delikatnie. Jest kwestia, czy to, co oni grali na początku, to był Battle Royale, bo na początku te marcowe, czy tam kwietniowe filmy. Hunger Games to jest Battle Royale. A, jeżeli tak sądzisz, no to end of story. Nie sądzę. That's it. Tak jest po prostu. Cały czas uważam, że zmuszanie dzieci do walki w Igrzyskach Śmierci nie jest etyczne. I udało nam się osiągnąć to, co było w filmie Igrzyska Śmierci w roku 2000, którym mówiłeś? 12? Chyba 12 wyszedł film. Dobrze, to ja w takim razie zadam to pytanie, które zadaliśmy między innymi naszym gościom, którzy się za chwilę pojawią w wideo, które zobaczycie za moment. Twoja przygoda z Minecraftem, w którym roku się zaczęła, jeżeli już tak sobie rozmawiamy? O tych nie latach? Byłem. 2009 rok to był. Dziś mówię, kurde, to jest złoczyste. I co się takiego ujęło w tej grze? Wtedy w grze było kompletnie inaczej się w ogóle to grało. Na początku, jak ja zaczynałem grać, jeszcze nie miałem kupionego konta, to miałem tylko dostępną wersję w przeglądarce, gdzie nawet nie było życia, nie było walki pomiędzy graczami, po prostu były bloki. Budowanko. I było budowanko, dokładnie. I potem, jak dostałem dopiero w 2010, chyba mi rok zajęło, żebym nabłagał moją mamę, żeby mi kupiła to, co zaczęło konto, co mi zaczęło przygodę z Minecraftem, to mówię, o, są serduszka. Grałem już wcześniej na koncie kolegi, powiedzmy. Dużo rzeczy się działo od tego czasu. Były wszelkie różne serwery, widziałem różne tryby, które się zaczęły. Są też poboczne tryby do Bed Warsów, które działają podobnie. Jest na przykład Skywars, to po prostu bez łóżek i każdy gracz ma po prostu od razu jedno życie. Dużo rzeczy widziałem w tej grze, co się działo. Oczywiście, że łóżka zajumane wzrasta, to wszyscy wiemy. Były Egg Wars, co działa tak samo, tylko zamiast łóżka, które jest na 2 bloki długie, jest jajko, które ma 1 blok. Cały czas, że zajumane wzrasta, wiemy. Mamy świadomość, że wreszcie to zrobili. Łóżka dodali w becie, to był 2011 rok. A, czyli nie wiem, raz zajumał z Minecrafta. Jest nie do zagięcia. Wiesz, na czym polega problem? Że Minecraft, oprócz mojej organicznej nienawiści, to nie jest nawet, że nienawiść, ja po prostu w to nie gram. Nigdy mi się nie chciało, bo nie miałem czasu na to. Że pomijając, że to straszna gra, że dzieci w nią grają nie i że sobie psują życie, to jest gra, która strasznie wiele znaczy, bo ona stworzyła całą masę rzeczy. Tak jak ten Battle Royale, tutaj właśnie widzisz, raz też gdzieś jest...
nie chcę mówić popłuczyną, bo to dobra gra, ale pogrobowcem, o to nie, bo nie umarł. Cholera, mówię. Do brzegu, trzeba dopłynąć. No nie, no chodzi mi o to, że to ważna gra jest bardzo, ten Minecraft, a on jest ważna dobrze gra. Odkuty. I teraz zobaczcie jeszcze, dla kogo jest ta gra ważna. Ciężko się go troluje. Cześć, jestem Stewart, inaczej znany jako Stew w internecie. Cześć, jestem Wojan. Cześć, jestem Hubert. Siemanko, ja jestem Abra. Może mnie znacie z głównego kanału, może mnie znacie z Minecraftowego kanału. Pierwszy kanał otworzyłem główny, który nazywa się Wojan, a dopiero później otworzyłem kanał Wojan Games, na którym nagrywam głównie Minecrafta połączonego z Fortnite'em. Zajmuję się m.in. tworzeniem treści i filmików w internecie. Nagrywam zarówno Minecrafta od kilku lat, jak i różne śmieszne, rozrywkowe filmy. Prowadzę kanał związany z Minecraftem, który się nazywa Darkness. To tyle chyba o mnie, nie? Jako młody chłopak grałem sobie w Minecrafta dla rozrywki. Potem przerodziło się to właśnie w taką chęć nagrywania. Ta gra przede wszystkim była grą, która pozwoliła mi się rozwinąć na polskim rynku na początku na YouTubie, więc jest dosyć dla mnie ważna gra. Praktycznie wersja 1.8 beta, no to same początki powiedzmy Minecrafta, nawet jeszcze wcześniej, no to wiadomo, było grane, jeszcze serwerów za bardzo nie było, to były jakieś tam początki i tak dalej. Moja historia z Minecraftem zaczęła się, jak miałem 10 lat. Ogólnie to zakochałem się w Minecrafcie, bo strasznie mi się skojarzył z klockami Lego. Byłem w klocki Lego strasznie zabujany. No i jakoś tak wyszło, że już gram w to 9 lat. No. Od zawsze jakby miałem takie pragnienie właśnie nagrywać tego Minecrafta, więc otworzyłem kanał z grami, na których postanowiłem dobrze zainwestować pieniądze właśnie w sprzęt, żeby dobrze nagrywać tego Minecrafta. I tak przerodził się Wojan Games, kanał, na którym nagrywam Minecrafta już całkiem długo. Duży sentyment mam do gry, duży mi też pomogło poduczyć się polskiego na do poziomu, którego teraz mam. Może też nie jest idealny jeszcze, ale jest na pewno lepszy niż wtedy, jak zaczynałem, jak nagrywałem Minecrafta. Szczerze mówiąc, mnie najbardziej Minecraft zaczął się podobać właśnie w momencie, kiedy wyszły serwery, kiedy gracze zaczęli między sobą konkurować, a niekoniecznie sam sobie siedziałeś w pokoju, muzykę miałeś na słuchawkach i nic nie robiłeś. Mi się wydaje, że Minecraft w pewnym momencie z gry Survival i Sandbox stał się taką platformą pokroju Robloxa i Fortnite'a pod stworzenie nowych gier w sumie i nowych możliwości zabawy z tą grą. Bardzo dużo osób w Polsce podchodzi do Minecrafta tak lekko prześmiewczo, może tak raczej niepoważnie, bo wiadomo, Minecraft wydaje się być grą raczej dziecinną, aczkolwiek ja się jak najbardziej z tym nie zgodzę. Na pewno każdy wie, że tam stawia się różne klocki, ale nie każdy pewnie wie, że właśnie są turnieje, są różne zawody, że to naprawdę idzie w górę i jak dla mnie, to po prostu będzie teraz, to jest tylko dopiero początek. Nie da się znudzić naprawdę, jak wiesz, jak nad tym działać i w co grać, jakieś paczki modów czy coś, to zawsze jest coś nowego. Zawsze można, jeśli ktoś dalej chce grać, to zawsze może znaleźć coś fajnego i nowego. Tak, są inne gry. Wszystkie się opierają o Minecrafta tak naprawdę. Ale są inne gry, nie tylko LOL. Też są inne gry. Jest też Minecraft. A to Minecraft, on jakby LOL, zahacza też o e-sport, jakby to można to wszystko ręka w rękę idą ze sobą. Ten gaming, tak. Tak jest. Mieliśmy Stu, mieliśmy Darknessa, mieliśmy Abrę, mieliśmy Wojana. To są twoi konkurenci potencjalni, co? Mhm. Grafie. Z kimi będę konkurował na turnieju? Powiedz o swojej drużynie teraz. Moja drużyna, Magiczni Wojownicy. Troszeczkę zainspirowane pewnym programem, który kiedyś był w telewizji. To po prostu grupa kolegów. Jakby liderem. Że wieczorem zamieniają się w księżniczki z Minecrafta, przepraszam. Jakby powiedzmy, kapitanem drużyny jest Szymek. Taki ma pseudonim na YouTubie. I on do mnie po prostu, mieszkamy razem. Dzielimy mieszkanie, on ma jeden pokój, ja mam drugi. I do mnie przychodzi raz wieczorem, mówi: cześć, gramy na turnieju, bo dostaliśmy zaproszenie. Okej. Okay. Potrzebujemy jeszcze dwie osoby. Napisałem do kolegów, wszyscy byli gotowi. O to chodzi według mnie, żeby tam się dobrze bawić, wypromować jakąś grę, pokazać, że tego coś można zrobić. Wygrana nie jest naszym priorytetem, oczywiście fajnie by było, ale po prostu dobrze się bawić i pokazać, że jednak coś z tej gry fajnego jest, bo niektórzy ludzie musimy Grafowi chyba zrobić inaczej. Później tłumaczenie, jak się buduje dramatyzm wypowiedzi. Nie tak po prostu koledzy przyszli tak, okej, to gramy, tylko nie, była drama, jeden z nich, nie wiem, powiedział, że nie może, bo rozstaje się z dziewczyną, drugiemu umarł pies. Nie, była jakaś awantura o nazwę na awantura przykład. Awantura o nazwę. Wiesz, o co czy był jakiś syf? Między wami.
Między nami nie. To nie jest tak skomplikowane. Mógłbym wam odpowiedzieć historię ze smokami, ale... Graf właściwie opowiedział taką historię, jakby opowiadał, nie wiem, jak dołączyłeś do The Beatles, albo do The Rolling Stones, potem, albo do U2. Potem... Było ogłoszenie, które było na tablicy w szkole i pomyślałem sobie, że potrafię grać na gitarze, to dołączę. Przygoda, tak, no. Przy okazji, tak, trochę, tak. Tak to wygląda, nie? 40 miliardów dolarów. Ale to taka, drobnostka, która by naszego wydawcy zupełnie nie zainteresowała. Na waciki. Mówią w ucho, że na waciki by było akurat. Dokładnie. No, nie no, żart. Majko, pozdrawiam, oczywiście. No dobrze, czyli tak, trenujecie, zarywasz nocki, dlatego się spóźniasz do pracy? Nie. Nie spóźniam się jak szef, nie? Wiem, ale ja chciałem natychmiast zrobić żart, że skoro zarywa nocki, to wiesz, czego nie zarywa, bo gra w Minecrafta, ale już nie będę się nad nim znęcał bardziej. Ale naprawdę ci to, jakby wiesz, nie? Tak na serio to uważam, że Minecraft jest totalnie ważną grą, która mnie zupełnie nie interesuje. Okay. Nigdy mi się nie chciało w niego zagrać, znaczy zawsze miałem taką, dobra, inaczej, może ty mi powiesz. Alternatywa dla Minecrafta, jakakolwiek sensowna alternatywa dla starszego pana, który już nie może bawić się w gry dla dzieci, dla 12-latków. Zależy w Minecrafcie, co chcesz robić. Myślę, że jeżeli na razie... Nie Minecraft, coś innego niż Minecraft. Bo kiedyś było coś takiego jak ten EverQuest Next, to się miało nazywać. I to miał być Minecraft, tylko że ładny. Powiem ci tak, w Minecrafcie dla każdego coś znajdziesz, tylko musisz zamknąć oczy na to swoje, że to jest gra dla dzieci. Jeżeli w odpowiedni sposób zagrasz, to tam będziesz miał. Zgrania. Radek, ratuj. Nie ma dobrej alternatywy według mnie. Jest Minecraft i koniec. Wiesz, ja się założę, że ty wiesz, wszystko potrafisz, również wiesz, w każdym trybie, dowolnym jesteś. No wczoraj jak grałem w tego Witcrafta, to trymowałem już te roślinki na słuch. Tylko nie śpij w wannie, pamiętaj, bo jak kiedyś nie odbierzesz telefonu, to będziemy się tutaj wszyscy martwić, no. Bo wy nie wiecie, ale ten program się spóźnił troszeczkę, bo niektórzy zaspali w wannie. Drugiego dnia świąt, wlany poniedziałek, tak, to wszyscy oczywiście wiedzą, a my teraz trochę lejemy wodę, żeby nie było żadnych wątpliwości, więc przypominamy, że jest MCS League, że jest to pierwszy turniej. Mhm. Właśnie, nie było jakiejś obawy w związku z tym, że to jest rzecz robiona po raz pierwszy? Kto za tym stoi? Jak wygląda ta scena? Czy ta scena jest jednolita, czy jest podzielona? Jak to w waszym świecie minecraftowym się wszystko odbywa? Jest wiele społeczności. Są osoby, które po prostu grają tylko w single playera, tylko sami są na swoim świecie i bardzo się nie zagłęszczają. Nie zagłębiają, dziękuję. Na serwerach, nie grają z innymi graczami głównie. Są osoby, co tylko grają na serwerach i tylko na serwerach tak zwanych hardcore, gdzie to są wojny gildii. Walczą przeciwko sobie, kto będzie najlepszy, są rankingi i wszystko zależy. Ten turniej ma naprawdę drużyny z wielu takich społeczności. No właśnie, a propos drużyn, czy są jakieś sportowe organizacje, które wchodzą w Minecrafta, czy to jeszcze... Nie, jakby są, to bym chciał wiedzieć, ale na tym turnieju przynajmniej nie. Z ciekawości tak, że wiesz, Fanatic Minecraft na przykład. Albo Devil's Minecraft One. Tak. Znaczy tu już. Devil's wtedy. Minecraft Two. Także Minecraft. Wiesz, copyrighty do nazwy trzeba tutaj gdzieś tam klepnąć. Jasne. No dobrze, to co? Oprócz tego jeszcze atrakcje, będziesz rozrywany, będą autografy, bo wiemy też, że organizator różnego rodzaju, wiesz, takie historie. Autografy, dokładnie tak. Będzie też cosplay, więc na pewno jest to taka rozrywka, która jest bezpieczna zarówno dla starszych, ale też dla dzieciaków. Zresztą to słowo się gdzieś tutaj pojawiało. Ale wiemy, pojawiało. Dzieci tam będzie dużo, bo to impreza ale minecraftowa. Jest, ale jest jeszcze jeden, jest jeszcze jedno bardzo, bardzo ważne pytanie. Po prostu to był warunek przyjścia Grafa do studia. Kiedy UHC? W maju. No i dziękujemy. Ale on ci nie daje trollować. 1 maja. Nie, jest bardzo poważny. To nie powiedz mu, że go zwalniasz, może mu ten przestanie mieć taki stalową twarz. Bo Radek jest moim szefem. Tak, bo gdybyście nie wiedzieli, jakby tej chemii nie rozumieli tutaj przy stole i dlaczego my sobie pozwalamy troszeczkę więcej w przypadku tego gościa. Ten gość tak z nami pracuje, więc no mercy, no, znaczy, bez litości. Nie mogło być inaczej. Ambicje są bardzo duże, jeżeli chodzi o MCS, że to jest pierwszy raz, ale być może ten format rozgrywek faktycznie się przyjmie nie tylko w Polsce, ale też poza granicami kraju i faktycznie uda się tę ligę rozbudować. Jesteś w stanie ocenić, na ile jest to prawdopodobny scenariusz, biorąc pod uwagę znajomość gry i też znajomość popularności? Gra ma bardzo duże możliwości, szczególnie, że gra jest napisana w Javie, języku, którym odkąd gra istniała, już byli gracze, którzy tworzyli dodatki do gry, własne tryby, modyfikacje do gry, są różne klienty z modami. Wszystko w tej grze jest możliwe, według mnie. Tylko zależy, czy jest na to
popyt i czy jest osoba wystarczająco cierpliwa, żeby to stworzyć. Więc myślę, że to jest tylko kwestia czasu, aż, no mówię, nawet taka gra jak Counter-Strike. Są serwery już w Minecrafcie, które w klockach robią bronię, strzela się do innych graczy i jest rozgrywka taka jak w takim CS-ie. Powiesz co nieco o swojej strategii, jaką przyjmiecie 27 kwietnia w sobotę? Powiedz wszystko. Na Torwarze w Warszawie? Dobry jest. Wszystko, co jestem wam gotów powiedzieć. Przekazać informacje. To jeszcze zanim się pożegnamy z gościem, to zobaczcie krótki materiał wideo, w którym dowiecie się więcej o tym, jak ten Minecraft jako sport funkcjonuje i w jaki sposób będzie organizowany turniej. Cześć, jestem Wojan, nagrywam Minecrafta na kanale Wojan Games i reprezentuję team Nerdy Nation na MCS League. Była bardzo gorąca debata w naszej drużynie, jeszcze w starym składzie odnośnie nazwy drużyny i jedna osoba zaproponowała bracia Gentlemani. Mam nadzieję, że szybko zmienimy nazwę, szczerze mówiąc. Ja będę na turnieju walczył w grze Bed Wars. Chodzi tu o to, że po prostu na wyspie w powietrzu mamy łóżko, każdy team. Przeciwnicy próbują rozwalić sobie poszczególne łóżeczka, drużyny i tak dalej. Jest to na zasadzie właśnie takiego, jak w innych grach, rywalizacji między graczami. Dopóki jeszcze na naszej wyspie jest łóżko, dopóki tego łóżka nie zepsuje przeciwnik, to po prostu my, umierając, będziemy się odradzać po 5 sekundach tak w nieskończoność. Więc po prostu najpierw musimy jakby zaatakować bazę przeciwnika, zepsuć mu to łóżko i wtedy wyeliminować drużynę przeciwnika. Ciężko to wyobrazić i skojarzyć sobie z Minecraftem coś takiego, szczerze mówiąc. Wygląda to na takie w miarę proste, ale szczerze mówiąc to jest bardzo emocjonujące i stosunkowo skomplikowane. I szczerze, ja już od początku dziwiłem się, że nikt wcześniej nie zrobił takiego turnieju czy czegoś w tym stylu. Są sposoby, żeby mieć przewagę nad przeciwnikiem. Na przykład znajomość mapy i techniki, które można przystosować, żeby mieć wygraną. Przeciwnicy różnie dobierają strategię. Niektórzy najpierw budują się szybko do osoby, która jest blisko ich, do tak zwanych właśnie sąsiadów, których chcą szybko zlikwidować i grać dalej. Podczas tej rozgrywki możemy zakupywać różny asortyment, różny ekwipunek, co nam może pomóc kogoś pokonać albo przeciwnikowi utrudnić. Swojej strategii dla niektórych niestety nie mogę zdradzać, więc niestety nie będę mógł się wypowiedzieć, co tam kombinuję. Na każdej płaszczyźnie jesteśmy jakoś zabezpieczeni, jeśli chodzi o surowce, czy jeśli chodzi o ochronę naszej bazy, czy mieć cały czas taki push na drugą drużynę, żeby cały czas mieć przewagę. Ja bardzo lubię korzystać z łuku. Jest to broń na dystans, którą możemy używać właśnie w walce, jeżeli przeciwnika chcemy zrzucić z jakiegoś mostu. Zawsze zaczynam w grze od orientacji w terenie, a potem zwykle przegrywam. Ale może pójdzie inaczej na tych zawodach, innych taktyk jakichś nie mam w sumie. Może nawet być to bardzo ciekawe i może być nawet szansa właśnie, żeby ta starsza widownia troszeczkę się mniej wstydziła tego Minecrafta i mogli otwarcie powiedzieć, że grają, bo grają w na przykład profesjonalnej drużynie, która faktycznie coś tam może z tego zarobić i coś z tego mieć, więc... Jeśli kochani chcecie zobaczyć, jak właśnie razem z Wojanem, Agentixem i Elvisem, czyli Nerdy Masters, po prostu rozwalamy innych youtuberów, może wygramy, może nie, to wpadajcie 27 kwietnia na Torwar. Jeśli lubicie, wpadajcie i zobaczcie, bo myślę, że naprawdę, kurczę, będzie ciekawie. Ja się jaram. 27 kwietnia na Torwarze MCS League, turniej gier minecraftowych. I tam też będziemy. Tadeusz jeszcze o tym nie wie, ale tam też będziemy. Ja też tam mam być. No słuchaj, byłoby miło. Jesteś w stanie się bilokować, czyli na przykład przeskoczyć, wiesz, być na Pyrkonie i na MCS League jednocześnie? Wiesz co, będę musiał wybrać jedną z rzeczy i wydaje mi się, że... I nie odpowiadaj i tutaj zawierz głos. Gdzie chcesz spotkać Tadeusza, musisz sprawdzić obie miejscówki, może tak w ten sposób. Tak, sprawdź, gdzie jestem. No i też pozostali gracze nic nam nie powiedzieli o tej strategii, no. Tak, wszyscy są bardzo tajemniczy przed tym turniejem. Ale są strasznie poważni. W ogóle bardzo są poważni, że wszystko jest takie bardzo serio, tak? Tak, jak na 12-latków. Graf, dzięki za cierpliwość. Wytrzymałeś to. Dzięki za opowieść. Przepraszamy troszeczkę. Troszkę nie przepraszam, a troszkę przepraszam. Ja dziękuję, że mnie zaprosiliście. To Radek. Ja trzymam kciuki, wiesz, razy dwa, nie? Za niego też trzymam kciuki. Dlaczego wiesz, za mnie? No bo żeby mu się udało na tym turnieju, żeby wygrał. Bo to a, wtedy wiesz, za, idzie, za mnie, czy nie, ja też idzie trzymam. To też na nasze konto, wiesz, że tutaj człowiek z Polsat Jaka Games... jest główna wygrana? Jakiś, dla, na przykład... W Bed Warsach dla pierwszej drużyny?
całej drużyny 10 tysięcy złotych. No i co? A, myślałem, można sobie życie na nowo ułożyć? Można, można. A ile byś tej pościeli mógł sobie nakupować? Ja chciałbym mieć pościel Pokémony, swoją drogą bardzo chętnie. Zostańmy jakby w temacie e-sportu, ale trochę retro e-sportu, no nie? Tak, tym razem przejdziemy, właśnie, wraca déjà vu przede wszystkim. W sensie ostatnim razem w odcinku nam się nie udało déjà vu zawrzeć, w tym razem się udało i w dodatku jest to od razu z wysokiego C, a właściwie z wysokiego SC. Tak, dobre. Dobre, SC2. SC2, tym razem o StarCraftie, czytał ja. StarCraft to dziś niemal synonim gier strategicznych. Hit Blizzarda nie narodził się jednak w próżni, nie był ani pierwszym RTS-em na rynku, ani pierwszym tytułem studia. Źródeł jego historii trzeba szukać w zamierzchłych latach 90., a konkretnie jeszcze w roku 1992, kiedy na rynku pojawiło się Dune 2. Ta produkcja firmy Westwood uważana jest za pierwsze real-time strategy w historii. Wśród zagrywających się w Dune znaleźli się także pracownicy studia Silicon and Synapse. Spędzali oni z grą wszystkie przerwy w pracy, a było ich na tyle dużo, że bez problemu zauważyli niedociągnięcia tej produkcji. Wkrótce w ich głowach zakiełkował pomysł wprowadzenia poprawek w życie, tyle że we własnej grze. Tak powstał Warcraft Orcs and Humans. Pojawił się w roku 1994, a Silicon and Synapse po drodze zmieniło nazwę na bardziej chwytliwą – Blizzard Entertainment. Podobieństwo nazw Warcrafta i Starcrafta od początku było zaplanowane. Craft miał być członem łączącym kilka różnych tematycznie serii. Na Star trzeba było jednak poczekać kilka lat. Najpierw pojawił się dobrze przyjęty sequel Warcrafta. Potem zespół pracujący nad StarCraftem został oddelegowany do pomocy przy Diablo. No cóż, tak to bywa, kiedy firma robi parę legendarnych gier naraz. W końcu jednak gra ukazała się na rynku i mimo tego, że proces jej developmentu daleki był od bezproblemowego, to w 1998 roku StarCraft zarządził na rynku. To były czasy, w których wymagająca strategia mogła być grą roku. I to nie tylko pod względem recenzji, ale i sprzedaży. Do dziś sprzedało się ponad 10 milionów kopii gry, prawie połowa z nich w Korei Południowej, gdzie StarCraft stał się sportem narodowym transmitowanym w telewizji. A to było lata przed powstaniem kanału Polsat Games, o Twitchu nie wspominając. StarCraft stał się kamieniem węgielnym e-sportu i to takim, który jest żywotny nawet dziś. Co było tak wyjątkowego w StarCraftie? Zacznijmy może od świetnego zbalansowania trzech dostępnych ras – Protossów, Zergów i Terran. Każdą z nich gra się zupełnie inaczej, ale wszystkie mają równe szanse na zwycięstwo w rękach doświadczonych graczy. Terranie to kosmiczni Marines pochodzący od ludzi wygnanych z Ziemi. Ich charakterystyczny masywny wygląd, przy którym Marcus Fenix to Hucherko, wynikał z ograniczeń technicznych. Ludzkie postacie o realistycznych proporcjach były po prostu za mało widoczne przy ówczesnej, niezbyt szczegółowej rozdzielczości ekranu. Problemu z wyróżnianiem się nie było natomiast w przypadku insektoidalnej rasy Zergów i zaawansowanych technologicznie Protossów. Każdą z nich można było poznać w dedykowanym jej epizodzie kampanii dla pojedynczego gracza. Typ ten był naprawdę udany i zawierał również fabułę opowiedzianą za pomocą przerywników filmowych. Wszyscy jednak wiemy, co sprawiło, że po ponad 20 latach ludzie wciąż grają w tę StarCraftową jedynkę. Był to multiplayer. To w trybie dla wielu graczy produkcja rozwijała swoje skrzydła. Połączenie wymogu strategicznego myślenia i szybkiego zarządzania jednostkami sprawia, że gra jest dynamiczna i ekscytująca. Jeśli ktokolwiek myśli, że strategie czasu rzeczywistego są powolną rozgrywką, to powinien spojrzeć na dowolnego koreańskiego mistrza StarCrafta. Profesjonalni gracze wykonują ponad 300 akcji na minutę, to ponad 5 kliknięć na sekundę. Przy wymogu takiego czasu reakcji, shootery wyglądają jak partia szachów. Rozgrywki multiplayer były obsługiwane przez platformę Battle.net. Pojawiła się ona wraz z premierą pierwszego Diablo, ale StarCraft zwiększył jej popularność o ponad 800%. Moduł multiplayer obsługiwał do 8 graczy jednocześnie i oferował multum trybów rozgrywki, jak to multiplayer. Od klasyków w stylu pojedynków 1-1 po bardziej oryginalne formuły, takie jak Sudden Death, w którym gracz przegrywał wraz ze stratą pierwszego budynku. StarCraft doczekał się udanego rozszerzenia Brood War i nieco mniej udanych dodatków, które powstały poza firmą. Powstała również wersja na Nintendo 64, ale nie oszukujmy się, nie ma lepszego połączenia niż StarCraft i myszka.
Marka została również znacząco rozwinięta w licznych książkach i komiksach. Na prawdziwy sequel fani czekali jednak aż 12 lat. Hail, it's about time. Oryginalna gra pozostaje na tyle popularna, że w 20. rocznicę jej powstania Blizzard zapowiedział jej remaster. Wyższa rozdzielczość to miła sprawa, ale dla fanów jasne jest jedno. Prawdziwe legendy się nie starzeją. A się rozbawili, co? Ja się rozbawiłem, bo Radek już troszeczkę tutaj spalił żarcik, który chcę zaraz zrobić, a ponieważ on ten żarcik robi od dni, to ja już wiedziałem, jaki to jest żarcik, to jest bardzo śmieszne. Tak naprawdę to jest dużo śmieszniejsze w naszych ale głowach. Ale to za chwilę, poczekaj, ale Graf jest jeszcze z nami. No właśnie, mieliśmy się pożegnać z gościem, ale jakoś żeśmy zapomnieli, bo ale tak siedział, się nie odzywał. No. Jest wygodnie, jest ciepło. On tak samo w redakcji siedzi. Jak siedzi, to niech siedzi, jest taki dowcip, nawiasem. Graf, co ostatnio grałeś? To jest mój dowcip na dzisiaj. Z Minecrafta grał przecież. Tak? Natomiast... A grasz coś innego niż Minecrafta? Zależy. Mało mam czasu generalnie. W mody do Minecrafta. Czy istnieje życie po Minecrafcie? Czy... Poza Minecraftem. Życie po poza, albo poza, tak. On gra w mody do Minecrafta. Natomiast na pewno no, czas nas goni, a chciałem zapytać o ten tytuł, który daje popalić. O, musiał to zrobić, musiałeś. Wiedziałem, jak rano cię dzisiaj zobaczyłem, to wiedziałem, że ten żart padnie. Mamy tu już od rana w studiu. Tak, wczoraj, czyli tak naprawdę, czekaj, to jest 20, dzisiaj jest 26, tak? Dzisiaj jest 22 dzień 22, kwietnia. 22 kwietnia, koniec czyli dnia. 10 dni temu, 11 dni temu wyszła nowa polska gra, która się nazywa Witchcraft.ink. Przez Devolver wydana. Wydana przez Devolver Digital. To jest fajnie. Tak, no to ziomy, że tak powiem. Za ściany, nawiasem prawda? Mówiąc, Vile Monarch to jest firma, która jest przy której ja pracowałem przez ostatnie półtora roku właściwie przez ścianę. Są to też nasze ziomy, w sensie hogowe ziomy. Jak wiecie, Flying Wild Hog, moje alma mater. Tam jest bardzo wiele pomiędzy nami jakichś tam różnych tych. No i chłopaki zrobili grę i to jest teraz najśmieszniejsze. To jest traktowane jako kontrowersyjny temat. Okazało się, że Facebook i YouTube zabanowali im materiały i wyłączyli monetyzację. To jest z kolei to, co ty lansujesz od iluś tam dni, że to jest ta gra, w której nie ma zabijania, nie ma zabijania, nie ma obcinania kończyn, nie ma gwałtów, nie ma męczenia ludzi, nie ma tortur. Dlatego została zablokowana. W związku z czym, jak to logicznie jest, tak, jest to gra oczywiście o uprawie marihuanę. Ale będziemy o tym mówić też w kolejnych wydaniach programu FOPA, bo warto jest to, jest pogadać. Jest to w 100% dosyć hardkorowy, bym powiedział bardzo hardkorowy symulator ekonomiczny, który polega na zaspokajaniu popytu i podaży, bla, 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 jakieś tam trzeba wymyślać lepsze towary, tak, tam się szczepy, sadzonki szczepy, tak różnego rodzaju. Tak. A następnie wypływa się na wielkie oceanu wody i zaczyna się to sprzedawać, w związku z czym w tym momencie się to robi hardkorowy, ekonomiczny survival, i tam jest jeden dostaje fajny, straszny oklep. Fajny scenariusz, że jeden gość za to, że marihuanę i tak dalej, to przesiedział w więzieniu, a w międzyczasie sprawa została zalegalizowana. Jego kumpel, który nie trafił do więzienia, stał się takim instagramowym celebrytą. Ty mi zespoilowałeś właśnie, że spoilowałeś mi storyline'a? Dziękuję ci bardzo, Radzie. To ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć o innej grze, która została zrobiona przez Ninja Theory, co prawda, ale przygotowana na Switcha, co jest wyzwaniem, bo to jest gra, która generalnie żre te zasoby gry graficzne, ale została sportowana z sukcesem przez Kuloka, czyli Hellblade Senua's Sacrifice. Zacząłem ostatnio grać. Czyli gra, która właściwie też porusza taki temat kontrowersyjny, jeżeli chodzi o świat gier, ja czyli nie mam temat ja choroby też nie mam psychicznej. I też o tym chciałbym w przyszłości w tym programie co nieco powiedzieć. Ale to już w następnym odcinku, bo w tym czasu już nam nie starczy, ale możemy się legitnie pożegnać z Grafem teraz. Dziękujemy, Graf. Graf. 12 lat. I za to 21 dostaniesz lat. Tym kill-offem zaraz dostaniesz. Tadeusz Zieliński, Radek Nałęcz. Mam nadzieję, że za tydzień też w tym zestawie nas zobaczycie już na żywo. Z Grafem też. Zapraszam cię, Graf. Będzie siedział do następnego odcinka. Do zobaczenia. Dziękujemy. Cześć.